Hejka kochani, witajcie w nowych listach od widzów, a dzisiaj aż trzy paczuszki sobie otworzymy, dlatego będzie się działo. Przyszły one już do mnie dosyć dawno i przepraszam, że dopiero teraz je otwieram, ale tak jak obiecałam, każdy jest na odcinku, także na te też przyszła pora i dzisiaj zostaną otwarte. Tu mamy pierwszą, tu mamy drugą, a tu mamy trzecią. Ale zanim przejdziemy do otwierania tych oto paczuszek, poproszę Was o zostawienie łapki w górę, kochani, klikajcie łapki w górę pod tym filmikiem oraz oczywiście o zostawienie subskrypcji na moim kanale, bo powoli dobijamy do 100 tysięcy, także każdy sub się liczy, bardzo Was proszę, zachęcajcie innych. Z góry Wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Czekam na Wasze kolejne paczki i listy, dlatego tu będzie pasek z moim adresem, tam możecie do mnie wysłać listy, paczki, co tylko chcecie oraz mój Instagram, na który serdecznie wszystkich zapraszam. I zaczniemy sobie od tej e, paczuszki z naklejkami. List mamy tutaj z góry, e, także zabierajmy się do czytania. A więc czytamy! E, cześć, mam na imię Oliwia i mam 8 lat. Bardzo cię lubię, pozdrowisz mnie? Oczywiście, Oliwia, pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo ci dziękuję za tą paczuszkę, że ją do mnie wysłałaś. A teraz przejdźmy do Twoich pytań, które zadałaś. Jest ich tutaj 10 i podpowiedzi. Do tych paczuszek, co też tutaj są w Twojej paczce. Pytanie pierwsze: Megan versus Logan. Wybieram tutaj Logana. Drugie: Emil versus Lucek. Myślę, że Emil, chociaż ciężki wybór. Ale jak wiecie, król jest tylko jeden. Trzecie pytanie: kiedy masz urodziny? Urodziny mam na samym początku października, a w tym roku skończę 18 lat. Pytanie czwarte: Honorata versus Krystal. Myślę, że honoratka nasza Morska Perła. Piąte, ile masz lat? No to już w sumie odpowiedziałam: no, w tym roku 18. Szóste, Francesca Balbina versus TOT. Francesca Balbina, i następne, szynszylka versus Krystal. No to niech jest Krystal, może. Pytanie ósme, psy yy, czy koty? Tutaj wolę koty. Dziewiąte, jaki jest Twój ulubiony kolor? Moim ulubionym kolorem jest taki ładny, błękitny, niebieski, jasny. I ostatnie pytanie, ulubiony smak lodów. Dwa, które bardzo, bardzo. Znaczy lubią wszystkie, ale jak już mam wybrać, no to może kokosowe albo słony karmel. I to by było na tyle z pytań, Teraz mamy podpowiedzi, że mamy tutaj e, dla Emila Wiesi, honoraty, logana, ludzka i LPS ogólnie. Znalazłam tutaj fanarcik, i w środku mamy e, takiego ładnego pieska. Podejrzewam, że to Spanielek, bo ma takie charakterystyczne uszy i mamy dopisek Królowa lodu LPS. Później kolejny fanarcik mamy e, słodziutkiego kotka, który jest już nawet wycięty. I teraz przejdziemy do paczuszek. I jedynka miała być dla Emila, ale za nic nie potrafię się tutaj doszukać w ogóle numerku jeden. E, lecą numerki od dwójki, także nie wiem, czy, czy ta jedynka gdzieś wypadła, czy co, ale zacznijmy sobie od dwójki. I dwójka jest dla Wiesi. I Wiesia dostała kwiaty. Piękne, pomarańczowe tulipany. Są nawet pod kolor mojego futerka. Dziękuję bardzo. Trójka jest dla Honoraty. Fajnie, że jesteś do mnie! I Honorata dostała luksusowe perfumy. Wow! Jak miło! Kocham luksus i perfumy! Czwórka dla Logana. Witajcie wszyscy! Jak się macie? Logan dostał różowe lornetki. Wow! Zawsze chciałem lornetki! Dziadek mi kiedyś obiecał, że mi je kupi, ale do teraz nie zrealizował tej obietnicy. Ale dziękuję. Piątka jest dla ludzka. Witam, witam i o wakacje pytam. Odebraliście już świadectwa? <grym> I Lucek dostał smartfon z brokatową obudową. O! Lubię takie świecidełka. Widzę, że to najnowszy model. Dzięki! A! a, a. Szóstka jest ogólnie dla LPS. Kochani, a więc tutaj jest dla Pet shopu. znaczy tak mi się wydaje: papier toaletowy albo ręcznik toaletowy, ręcznie robiony. Pewnie Lucek ucieszył się z tego prezentu. Mamy nawet coś dla Bykowskiej. I Bykowska dostała dziennik na nowy rok szkolny, e, dostała zeszyt do matematyki, cały taki spięty plik, więc pewnie je rozda na początku nowego roku szkolnego, oraz podręczniki do polskiego, których też jest kilka. Są one, jak widzicie, ręcznie robione. Dziękuję, że ktoś o mnie pomyślał pierwszy raz w listach od widzów. Te podręczniki mi się przydadzą, a zwłaszcza dziennik. Będzie tam dużo ocen, pewnie najwięcej dwój od tego lenia Logana. Dziękuję i cieszę się, że za wakacje. Muszę w końcu odpocząć. Do widzenia. I teraz mamy jeszcze luźne akcesoria. Jest ich tyle. Mamy taki różowy kielich. Mamy takiego króliczka fajnego. Następnie taka emotka. Mamy niebieski hamburger, donicę oraz taki diament zielony. Te wszystkie rzeczy bardzo chętnie na pewno będą wykorzystywać w filmikach. Na pewno się przydają. A więc to by było na tyle od Oliwii. Tak prezentuje się jej paczka. A więc Oliwia, jeszcze w skrócie bardzo Ci dziękuję za tą paczuszkę, była naprawdę fajna. E, dziękuję i serdecznie Cię oczywiście pozdrawiam. I teraz mamy taki list. Jest on nadesłany przez Amelię T. Um, no i tutaj macie adres, spiszcie sobie, wyślijcie coś tutaj na ten adresik. A oto zawartość! A więc oto przed nami zawartość. E, ja się doszukam listu i lecimy. Znalazłam. List tutaj mamy ładny, kolorowy, i zabieramy się do czytania. Hej, Bella, mam na imię Amelia. E, moi ulubieńcy e, LPS-youtuberzy to słodka Bella, The Pudding LPS i tyle. Amelia, bardzo mi miło, że znalazłam się w gronie Twoich ulubionych YouTuberów. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Ci już za tą paczkę oraz serdecznie Cię pozdrawiam. E, I tu mamy pytanka teraz, więc sobie je przeczytajmy. Pierwsze pytanie jest dla ludzka: kiedy znajdziesz dziewczynę? Nie mam zamiaru szukać dziewczyny, bo jestem zatwarciłym singlem. Single są najlepsi. A to, że klei się do mnie Klara, nic nie oznacza, nie chcę jej. Mogę ją komuś oddać. Chce coś? Chętni piszą na czacie, raz, dwa, trzy. Pytanie dla logana brzmi: Czy kochasz Megan? Tak, kocham Megan. To moja dziewczyna, a nawet nie tylko. Jest moją najlepszym przyjaciółką. Doskonale się rozumiemy i jest najlepsza. I ostatnie pytanie dla Honoraty: Czy Emil cię szanuje? Oczywiście, że tak. Spełnia wszystkie moje zachcianki, ale często muszę na niego krzyczeć, żeby o coś się w końcu doprosić. Ostatnie moje życzenie to osobisty lokaj. Zobaczymy, czy je spełni. Następnie mamy fanarcik Logana yy, i Amelia informuje nas tutaj, że ma 8 lat. Fanarcik bardzo ładnie. Wyszedł ci Logan. Teraz mamy dwa luzem wrzucone akcesoria. Pierwsze to takie serduszko pooklejane. A druga to bransoletka w jaskrawych kolorach e, w kształcie, jakby suwaka. I teraz mamy trzy paczuszki ponumerowane od 1 do 3, które sobie otworzymy. Jedyneczka taka mała. I w środku mamy coś do jedzenia dla pet i to mamy taką tortillę albo tacos. Zobaczcie, bardzo fajnie się prezentuje. Dwójeczka. W dwójce mamy mini donate, czyli dwa grosze. A w trójce mój nos wyczuwa coś słodkiego. A w środku mamy kinder country. Bardzo chętnie zjem, bo wręcz uwielbiam takie rzeczy. Kinder Country jest super. Uwielbiam je jeść. Bardzo miło z Twojej strony Amelia, że wysłałaś mi taki super prezent. I bardzo Ci za wszystko dziękuję. Zróbmy sobie tutaj rzut jeszcze, co tutaj było w środku. Pozdrawiam Cię serdecznie Amelia i dziękuję. I czas na trzecią paczkę, którą nadesłała Maja M. Tutaj z tyłu się podpisała, ozdobiła bardzo ładnie, tutaj pokolorowała. Kochani, ogólnie, tak yy, ciekawostka, w przerwie między nagrywaniem teraz, między tą paczką Kinder Country już zniknęło. Powiem tylko, że było smakowite. A teraz przejdźmy do tej paczki. A więc przeczytajmy sobie bardzo króciutki list. A więc, hej Bella, jestem Maja i lubię Twoje filmy. Zakręceni są moją ulubioną serią. Znajdziesz tutaj listę rzeczy. Jedynka, coś małego, kolorowego. I związanego z zakręconymi dwa. Coś dla Honoraty, trzy coś dla Logana. I jest bonus. A więc, Maja, bardzo dziękuję Ci za tą paczuszkę. Pozdrawiam Cię. Cieszę się, że zdecydowałaś się do mnie napisać. A teraz sprawmy, co jest w tym numerze jeden. Prezentuje się tak. W jedynce mamy dużo fanarcików, bardzo starannych i bardzo ładnych. Zaraz Wam wszystkie zaprezentuję. Tutaj mamy Krystal z pieskiem. Tutaj mamy Juliet. Tutaj jest Logan oraz Zdzisław. Zdzisław goni Logana w sumie. Mamy nawet Dianę na deskorolce. Mamy tutaj Zenka z Skałę, który myśli o biciu się z kimś. I jeszcze jeden fanarcik krystal. Jak widzicie, dużo ładnych kolorowych rysunków. Dwójeczka. W dwójce dla honoraty była piękna, brązowa e, torebka. Wow, jest świetna! Prosto z butiku! Cieszę się! Dziękuję! <grym> Trzy jest dla Logana. I Logan dostał tablet. Własny tablet, jeszcze z odpaloną grą. Hello Kitty 2. <laughs> Moja ulubiona gra! Codziennie w nią grywam! Świetnie! Chociaż mam nieprzyjemne wspomnienia z nią związane. Ale rozpocznę od nowa, zdobywać wszystkie poziomy i przejdę ją całą. Dziękuję. Następnie bonus. I mamy piękny kasztan w środku. Zobaczcie, kochani. Zobaczcie, bardzo fajnie, lubię kasztany. I mam jeszcze trzy luzem rzucone rzeczy do paczuszki, czyli dwa kolorowe kamienie oraz serduszko, które wydaje mi się, że to jest gumka do gumowania. I to by było na tyle w paczuszce od Mai. Zobaczcie jeszcze raz. A więc, Maja, bardzo Ci dziękuję za tą paczkę i serdecznie Cię pozdrawiam. I na sam koniec pokażę Wam coś jeszcze ciekawego, co zostało do mnie wysłane. A mianowicie pocztówka z Bytomia. Zobaczcie, na dole mamy napis pozdrowienia z Bytomia. I przeczytam Wam treść, która jest na drugiej stronie. Hej, pozdrawiam serdecznie z Bytomia. Życzę miłego dzionka i szybkiego wbicia 100 tysięcy. Dziś 9 czerwca, jak piszę, to masz 94.7000. PS. Pozdrawiam kolegę panciasta oraz całą grupę NE. Nie wiem, kto jest nadawcą tej kartki. Ale było bardzo mi miło ją otrzymać. Od tego czasu zmieniły się już trochę moje subskrypcje. Mam już 95.2 bodajże. Ale pozdrawiam serdecznie tą osobę, która wysłała do mnie tą kartkę. Bardzo Ci za nią dziękuję. To bardzo miłe z Twojej strony. Dziękuję. I kochani, to by było w sumie na tyle w tym całym odcinku. Dzisiaj było, jak widzieliście, dużo, trzy paczki, jedna pocztuweczka. Dziękuję, że byliście ze mną, że jesteście aż tu w tym momencie ze mną. Czekam oczywiście na kolejne. Kochani, wysyłajcie już za niedługo kolejne odcinki z waszymi listami i paczkami. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia. Nie zapomnijcie o lajku oraz o subskrypcji. Widzimy się w następnych moich filmikach. Do zobaczenia, słodka bella.